Witajcie, jestem na ścieżce rowerowej. Jestem dosyć podekscytowany, ponieważ zwykle to jest ruch. Ale o tej pogodzie, w takiej pogodzie o 8:30 nie ma zbyt dużo chętnych rowerzystów, żeby się wybrać, tym bardziej mamy środek tygodnia. Także tak wygląda częściowo nasza trasa rowerowa. Częściowo wygląda, chociaż trasa rowerowa jest bardzo fajna, bo wjedzie praktycznie od firmy Wiśniowski. Kojarzycie firmę Wiśniowski przy Sączu? Praktycznie można dojechać tą trasą do Barcic. Do Rytra, co ja gadam? Do Rytra. No oczywiście, że do Rytra. Także fajny kawałek drogi. Dobra, słuchajcie. Zdanie na dzisiaj brzmi: jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Ja jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Chcę, żebyście użyli czasownika, w którym jest denken. Taka podpowiedź. Wersja niemiecka. Zastanawiam się, ponieważ te czasowniki zastanawiać się i myśleć są tak podobne do siebie, że one powodują, że stanowi to dosyć duży problem. Ale dobra, zrobimy to. Ich habe wolne miejsce, noch nicht wolne miejsce. Ok? Ja się jeszcze nad tym nie zastanawiałem. Ich habe wolne miejsce, noch nicht wolne miejsce. Co tam będzie? Wersja jest taka. Z przodu może być darüber, darum, daran, danach. Wersja czasownikowa może być nachgedacht, nachdacht, genachdacht. Co brzmi? Nachgedacht. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Słuchajcie, nachdenken to jest zastanawiać się nad. I on się łączy z przyimkiem über. Tylko, nie z an, tylko właśnie z über. Tyle. Mamy 2 minuty i pół, także wystarczy nam czasu. Trzymajcie się cieplutko, bo ja będę musiał. Hejka, trzymajcie się.